Witam serdecznie, szczęść Boże, bardzo, ale to bardzo ważna Ewangelia, więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według św. Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa, nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Tutaj postawmy przecinek. Znamy takie sytuacje, może nawet w tym momencie masz taką sytuację w swojej rodzinie, Jesteś uczestnikiem takiej sytuacji, gdzie spierasz się z kimś i szukasz sprawiedliwości. Pracodawca z pracownikiem, pracownik z pracodawcą, sąsiad z sąsiadem, brat z bratem, siostra z siostrą, uczeń z nauczycielem i tak dalej, pacjent z lekarzem. Sądzimy się, szukamy sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Jesteśmy. Spragnieni sprawiedliwości, i przychodzimy do Jezusa, bo jest naszym królem, jest naszym panem. A co mówi Jezus? Szok, szok i niedowierzanie. Jezus mówi tak: człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? No jak, panie Jezus? przecież ty jesteś sprawiedliwy, przecież ty wiesz najlepiej, przecież ty, ty wiesz, jak rozwiązać ten problem. My przychodzimy do ciebie właśnie. Powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Ja potrzebuję pieniędzy, a on je ma. A Jezus, jakby umywał ręce i mówił: To nie, to nie do mnie z tym problemem. No jak? Przecież wczoraj, pamiętacie wczorajszą Ewangelię? Ja ją do, doskonale pamiętam. Było wezwanie do wytrwałości w modlitwie. Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. I powiedział przypowieść o niesprawiedliwym człowieku, który był sędzią, który Boga się nie bał, ludzi się nie bał, był niezależny i była wdowa, która miała jakiś problem i nieustannie nachodziła tego niesprawiedliwego sędziego, a ten sędzia niesprawiedliwy w końcu się ulitował, mówi, dobra, bo już mnie nęka, dam jej to, o co mnie prosi. A, a Jezus mówi tak, a Bóg, czyż nie weźmie... W obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie. No właśnie to jest ta sprawa, Panie Jezu. Pamiętacie Martę? Powiedz mojej siostrze, żeby mi pomogła. A Jezus tutaj powiedział: Nie. Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele, potrzeba tylko jednego. To jest właśnie. Taka sama Ewangelia w podobnym tonie wypowiadana. Jezus za chwilę mówi o, o tym, żeby strzec się wszelkich chciwości. Tak? Uważajcie, strzeźcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie Jego nie zależy od Jego mienia, i to jest właśnie prawda, której my często nie widzimy. Przykład. Wczoraj byłem na Mszy świętej w niedzielę w parafii katedralnej w Koszalinie i usłyszałem, że w tej parafii jest 17 tysięcy osób. Tydzień temu na wszystkich muszach było 1600 osób. Z 17 tysięcy, z czego 600 osób przyjęło Pana Jezusa. Czyli 600 osób z 17 tysięcy jest w stanie łaski uświęcającej przyjęło Jezusa. I mają w sobie życie. Bo Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne w sobie. Kto nie, no nie ma życia wiecznego. I zachowuje się jak taki zombie, nie? Żywy trup. W czym pokładasz nadzieję? Ten człowiek pokładał nadzieję w tym spadku. Jezus mu nie pomógł. Odesłał go do sędziego. Idź do sędziego, niech sędzia to rozsądzi. Ja nie jestem sędzią. A przecież Jezus jest naszym królem. To Salomon już bardziej pomógł, nie? Przychodzili do Salomona ludzie z problemami. Salomon miał taką mądrość, rozstrzygał te problemy. Wszyscy byli w szoku. Boże, jaki on jest mądry. Nawet królowa z południa przybyła do Salomona, żeby słuchać jego. Jego mądrości, a Jezus mówi, a ja jestem więcej niż Salomon. Więc dlaczego Jezus nie chce być naszym królem, takim ziemskim królem i rozwiązywać te spory problemy? Przecież modlimy się o sprawiedliwość. Niech Jezus przyjdzie i spokona tą wojnę. Niech powie dość, dość wojny. Niech ukróci. Putina, niech zrobi z nim porządek, a nie robi, nie? Wielu ludzi się modli o śmierć Putina, a on nadal żyje. Jezusowi chodzi o coś innego. Żebyśmy pokładali nadzieję w łasce, żebyśmy mieli łaskę uświęcającą. Masz łaskę uświęcającą? Nie bój się niczego. Nie bój się niczego. No bo spójrz na kwiatki, spójrz na ptaszki. Nie pracują, nie przędą. A Bóg je żywi, ubiera. Nawet Salomon nie był tak ubrany jak te lilie. Pamiętacie te przypowieści? Starajcie się naprzód, u Królestwo niebieskie, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie bądźcie jak poganie. My jesteśmy chciwi wtedy, kiedy mamy mało tego, w czym pokłada, pokładamy nadzieję. Ja dokładnie pamiętam, jak Bóg mnie prze, przeprowadzał przez pustynię, taką duchową pustynię. Nie miałem co jeść, nie miałem gdzie spać, nie miałem pieniędzy, a on mnie, a on mnie żywił, utrzymywał mnie, troszczył się o mnie, pokazując mi: to we mnie pokładaj nadzieję, a nie w pieniądzu. Ja ci to wszystko dam, co ci jest potrzebne, ale to łaska Boża jest najważniejsza. Trwaj w łasce, nie trać łaski, ubieraj się w łaskę uświęcającą golusie, na gusie, możesz być goły i wesoły, bo masz w sobie łaskę uświęcającą. Adam stracił łaskę uświęcającą, bo nie posłuchał Boga i zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła, i zobaczył, że jest nagi, i sobie z tym nie poradził. Chociaż od początku był nagi, ale jego oczy się otworzyły, inaczej zaczął patrzeć stracił łaskę uświęcającą łaska uświęcająca jest dla nas najważniejsza. Dzięki łasce żyjemy. A mamy ją wtedy, kiedy jesteśmy w przyjaźni z Bogiem. On chce być naszym przyjacielem. Chce, żebyśmy Go słuchali. I to jest ważniejsze niż, niż zbieranie bogactw, zarabianie pieniędzy, bogacenie się. Iluż to bogaczy umiera na depresję. Iluż to bogaczy, mając naprawdę wszystkiego pod dostatkiem, jest nieszczęśliwych. Pokładają nadzieję, nadzieję w bogactwie, a to cię nie może nasycić. Bogactwo ci nie nasyci. Łaska oświęcająca wręcz przeciwnie sprawi, że, jesteś, że będziesz choć ubogi, a może nawet biedny, to będziesz szczęśliwy, radosny, bo będziesz bogaty przed Bogiem. Bo będziesz pełen łaski. Maryja jest łaski pełna. Zobaczcie, jak Bóg na nią patrzy. Ona jest piękna, wspaniała. Ona jest bogata przed Bogiem, bo nie straciła ani kropelki łaski, że tak powiem. Jeśli można by było tak porównywać łaskę do kropelek. Bóg, Bóg chce ci dać łaskę. Łask... I dlatego mówi: módl się o łaskę, trwaj w łasce. Wy trwajcie w mojej łasce. Trwajcie w mojej miłości. Właśnie to jest, o, to o, tym, o, o, o tym są te słowa. Jezus mówi, trwajcie w mojej miłości. O cokolwiek poprosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. Trwajcie w mojej miłości. To jest najważniejsze. Żeby trwać w Jego miłości. Jeśli jesteś w jakimś grzechu ciężkim, to zrób wszystko, żeby się z tego wykaraskać. Nawet jeśli będziesz cierpiał, Emocjonalnie, fizycznie, duchowo, wykaraskaj się z tego. Zerwij z grzechem idź do spowiedzi, poprosi o przebaczenie, otrzymasz je, i już wtedy jesteś ubrany, już wtedy, już wtedy masz wszystko zapewnione, bo pokładasz nadzieję w Bogu, a nie w sobie samym w materialnych rzeczach. My musimy zmienić nasz punkt myślenia. Hierarchia wartości musi się u nas zmienić. Łaska uświęcająca na najważniejsza, a wszystko resztę niżej. W niedzielę, jakbym nie poszedł nam przeświętą Świętą z własnej winy, straciłbym łaskę uświęcającą. Nie ma szans. Idę. idę. Idę spotkać się z Bogiem, bo jestem przyjacielem Boga, a on jest moim przyjacielem, więc muszę trwać w łasce. To jest, to jest najważniejsza rzecz nad którą powinienem po prostu, o której powinienem nieustannie myśleć. To jest ważniejsze niż portfel, niż telefon, niż klucze od domu. Z czym wychodzisz? Że bez czego nie jesteś w stanie wyjść z domu, nie? Są takie rzeczy, że nie opuścisz domu bez, bez kluczy, bez portfela, bez telefonu. I, I z łaską uświęcającą jest podobnie. Bez łaski uświęcającej nie ma życia. Choćbyś Próbował zarobić pieniądze, starać się o, starał się o pieniądze, starała się o pieniądze, to te pieniądze ci nie dadzą szczęścia. To doprowadzi cię do nieszczęścia. I o tym jest dzisiejsza Ewangelia, a także pierwsze czytanie. Więc starajmy się o łaskę Bożą. Bóg da nam tej łaski uświęcającej. Bóg tchnie na nas ducha świętego. Wystarczy tylko pragnąć. Przyjdź, Duchu Święty i wypełnij mnie. Wypełnij mnie swoją miłością. Już się niczego nie będę bał. Ubierz mnie. Ubierz mnie w szaty chwalebne. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.